co mieliśmy się spotkać? Tak, to tak. Szko? Masz coś do powiedzenia? Nie, możemy się rozmawiać. Pęgniemy. Czy nie wiesz? Witajcie, to was w kolejnym odcinku z GTA 5 od Zero Dawn Stara na samym starcie. Jeśli chciałbym zostawić suba, lajka w górę, zobaczcie opis, tam link do naszego Discorda. Naprawdę jest super atmosfera, super się bawimy nagrywania. Możecie też się do nas dostać i pomóc nam w nagrywaniu. A jak widzicie, jesteśmy w domu Tomasa, no bo już się wyjeździliśmy w motelu, za który zresztą nie zapłaciliśmy. Mamy dzisiaj parę jeszcze do ogarnięcia. Nie wiem, czy będzie Tomas. Tomas powiedział, że coś musi załatwić i na razie go nie ma. Może powiedział, że może dąży wrócić do miasta jeszcze dzisiaj. Ale co? No w sumie to nie mam nic więcej do powiedzenia, bo to jesteśmy w jego domu. Kończę, no żeśmy ogarnęli mu na Wheatshopie tam jakiś transport i chyba w sumie tyle. Będziemy też jeszcze sami chcieli coś pokombinować właśnie z produkcją i w ogóle. Zrobię też sobie jakiś porządek, pozostawiałem rzeczy, tu wziąłem jakieś jedzenie sobie, żeby mieć. Mamy telefon i co? Lecimy powoli. No coś co? Halo? Halo? Dzień dobry! Witam. A pan? No. Jeszcze coś się nie płaciło. Jakiego czynszu? No musi pan zapłacić za coś, odszkodowanie za niepłacenie czynszu w motelu. Aha, w motelu, dobra. A ile to odszkodowanie wynosi? $1000. I sobie, tylko sporo, my teraz zakończyłam 1000. Nie mam kasy, to wiem tam, ale 1400 coś. Muszę po nią pójść za chwilę. No i co, mam płacić, czy mam wezmę policję? Znaczy, nie, spokojnie. Ja zapłacę, ale ile mam czasu? Bo nie dam rady dzisiaj. Policja! Nie, pan poczeka. Ja zapłacę, naprawdę. Ale ile mam czasu, bo ja naprawdę dzisiaj nie mam przy sobie pieniędzy. Daj mi płatności 7 dni. Do widzenia. Do widzenia. Ja widzę jakiś wkurzający urzędnik. Biorę szybko tą kasę, którą tutaj odzież schowałem w pudełku tutaj. Biorę ją i będziemy lecieć na Wheatshop na Tomasa, powiedzieć, że żebyśmy załatwili właśnie tam ten transport, więc co? Będziemy lecieć to robić. Dawaj, zabierzemy sobie tą kasę, $1480, ale jeszcze musimy 750 zapłacić za naprawę auta ostatnio. Tym też się dzisiaj zajmiemy. Jeszcze chciałam właśnie podziałać z Maxem dzisiaj, może coś z Ethanem. Nie, mam dużo osób, z którymi możemy podziałać. Jest też kwestia do podziałania z Maxem, jest kwestia taka, ale też z Ethanem do załatwienia. No z Maxem... Czekajcie, co my robiliśmy z Maxem w sumie? Gdzie? Max to był ziomek od Wheatshopa. Ethan jest z tym, który nam pomógł, więc u niego mamy dług. O nie, to jest. Tomas. Tomaszem też mam parę kwestii, no ale dzisiaj nic z tego nie ma w mieście, no ale wiesz, w najbliższym czasie będzie. Z szybem jest coś dziwnego. Jeszcze ten ziomek od Alt miłości muszę zapłacić, ale nie wiem, czy on dzisiaj jest, bo do niego nie pisałem. W sumie napiszę do niego, jak już teraz i tak jadę. No, już przyjdzie dzisiaj na mechaniku. No co, będziemy musieli pochwalić kilka kwestii. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja jadę na tego Wheatshopa i widzimy się na miejscu. Już podjeżdżamy, tak sobie jeszcze myślę nad kwestią tego, jak możemy się odpłacić Ethanowi z tą pomoc. Też myślę, że jeśli Ethan już się tak zdradził, żeby uratować nas, no to myślę, że teraz już... No póki nie pozbędziemy się białych, to nie będziemy mogli zacząć się zarabiać. Więc na pewno bez kasy no nie będziemy na pewno nikim wielkim. Więc trzeba się ich pozbyć i inaczej nic nie osiągniemy raczej. Nie ma ulaty, rozumiesz? Siema, Max. Nie rozumiesz? O, cześć, siema. Baba. Nie rozumiesz, że ci tego nie lubię, ma ulaty, wiesz. Proszę pana, proszę stąd wyjść. Jak pan się nazywa? Stuart Burton. Dzień dobry. Ja pierdolę. Czekajcie! Proszę pana, jak... Dobrze, Max... Spokój! Ej, dobra, usłuchaj. Tomasa dzisiaj nie ma, co nie? Czekaj, co tu się właśnie stało? Ten tutaj gadał jakieś głupoty, tamten go uderzył, wygonił, ukradł mu motor, pojechał i ten pobiegł za nim. Ja wiem, czemu... Napiszcie szybko, zadzwonię do Maxa. Dobra, Max. No. Słucham. Bo jest robota. Tomas napisał mi, że dzisiaj go nie będzie niestety, no bo coś tam jest zajęte, co nie? Jest poza miastem. Powiedział, że może wróci, ale nie jest pewny, więc... A wiesz, co jeszcze jest? Co? Wypłata dla mnie. To git. Jeszcze musimy jakiś transport zawieźć, co nie? Której nie dostałem.
Czy mamy tutaj ciężarówkę ponoć, musimy jechać ją załadować i wrócić nią, co nie? Okej. Okay. Dobra, to ten, to dawaj, jedziemy. No. Proszę pana, masz klucze? Zamorduję. Masz klucze? Nie mam, nie mam, czekaj. No to zamknij, weź zamknij na klucz. A dobra, pójdę. Zamknij na klucz drzwi, a już będę włączać ciężarówkę. Dawaj jeszcze, pójdę po kluczyki od auta, bo zostawiłem je w środku i zamknę na nasze auto, moje auto. Żeby nie było przypału. Dobra, zamknęłem to auto moje. Weź tam, no zaparkuj tam motor i dawaj do mnie. Ciekawe jak ta ciężarówka będzie jeździć. No. Co to jest? Wiesz, ja się pójdę przespać, jak my będziemy tam jechać, dobra? A, spoko, dobra. Przespać. No, bo to tam gdzieś w okolicach. Czekaj, zaś ci powiem, gdzie to jest. Co tutaj mówił? Gdzieś w dokach, wiesz? To nie wiem, gdzieś w tej okolicy mniej więcej. Mamy 3 km, no to masz na spokojnie chwilę, no co potem. Ja bym przepisała, bo nie chcę mu robić problemów na firmie, co nie? Więc taka to zajmie. A, widzę, no bo... O kurde, oni zaczął podchodzić, to co jest? A, wracałem do drzwi, no... Jaka to zajmie, żeby teraz tam dojechać, no bo... Będziemy jechać przepisowo. No co, dopiedzimy się, jak już będziemy na miejscu, no bo... Bez sensu tak długo czekać. No to no działaby was to piasa. Słuchajcie, my już sobie załadowaliśmy to, ale nie było to nic specjalnego, nie chcieliśmy was tym zanudzać. Ładowaliśmy to i już wracamy na firmę, no... Ale mi się to jest taki transport, wiecie, no to nie jest jakiś nielegalny. Nie. No, więc zaczęliśmy zapakować towar i wracamy. No. Więc to jest taki towar komercyjny, czy się transport, to nie jest nielegalne nic, więc raczej to nikt nie chce atakować, no bo... Dobra, teraz wracamy na firmę. Nie będą problemy typu gangster, kontra gangster, tylko gangster czy kontra policja, jak to zaatakują, więc no... To raczej powiem, że coś jest tak bezpieczne. Halo, tam wiesz? Wracamy teraz na firmę? Tak, na firmę wracamy. Czekaj, bo światła... Jezu, ale mi się nie podoba hasanie na tych światłach, no ale czasami trzeba. Kurde. Strzelają! To jest, masz broń, jak on trzyma! Tu schowku jest, bierz! Teraz mam? Ja wysiadaj szybko! Zabiłem jednego, zabiłem! Co jest, widzowie? Dostał jeden! Zaatakowali transport, co jest? Czemu jakiś zapajs z nimi? Oła! Kurde, ale mi auto przywaliło. Ała! Kurde. Kurde, cześć, nie mogę trafić. Jakoś podejść bliżej do niego. Ty, leżą! Ja pierdzielę, co to było? Czekaj, to są wagosi? Ja dostałem w nogę. Czekaj, podejdę, sprawdzę, co to jest. Czyli to wagosi. Ej, ty, ten mógł Nie, dobra, nie przeżył, dostał 3 kulki. 4. A nie, dobra, tutaj w środku 3 kulki, nie, 4 nawet w klatkę piesiało, to bez szans. No chodź, zjeżdżajmy, to będzie policja. Ty! Ej, auto się pali! Czekaj! Podjadę! Nie działa! Uciekajmy, bo to wybuchnie, to... Nie, no, trzeba to zgasić! Co ty gadasz? Kurde! Przecież Tomas nas zabije! Masz kogoś, dzwoń po kogoś szybko, żeby nam pomóc. Ja to wyrzucam. Nie będę z tego... No bo chodź szybko, zgarniemy jakieś auto z parkingu jakiegoś. Nie kradnij z mojej... Trzy? Chyba nie wiem. Ty! Szukaj jakiegoś z parkingu jakiegoś auta, nie będziemy nikogo wyrzucać z auta przecież. Dobra, wybuchło. Szukaj jakiegoś auta z parkingu jakiegoś. Dobra. Ale ja nigdy nie kradłem. No tak, znajdziesz, to nie zawołaj. Ja się zajmuję tylko...
Czaję. Musisz być bliżej, bo nie słyszę, co mówisz. Kurde, widzowie, to nie tak miało się potoczyć. Nie mieliśmy stracić tego transportu. Czemu nas zaatakowali po głosi? A może mieć jakieś zapali? No bo jakby... Nie, musieli wiedzieć, że... Ty nie wyrzuciłeś tej broni? Au! Kurde, broń mi się nie zacięła! Mówiłeś, że nie umiesz kaszczałt! Chodź, bo tu był alarm, chodź! Tam jest taka furgonetka, weźmiemy furgonetkę. Co jest? Drzwi mi się zamknęły. No dawaj, odpal to. Dobra, udało się. Gdzie jest Max? Dobra, widzimy się, jak już znajdę Maxa, odwiozę go i kupię nowy telefon, bo zgubiłem. Znałem właśnie informację, że tam wrócił do miasta i napisał mi jakiegoś SMS-a. Mieliśmy Maxa, ja właśnie kupiłem przy okazji nowy telefon, ponieważ tamten system zgubiliśmy. Ja napisałem do Tomasa i go zgubiliśmy i teraz on nowy. Dzień dobry, tutaj pisaliśmy. Musimy się spotkać. Dobra, trzeba już rację, musimy się spotkać, no, nie wiem. Mam nadzieję, że nie jest wkurzony za tą akcję, bo straciliśmy jego towar, zaatakowali go Wagosi. Max został na Witrzupie, wziął auto, przybrałem jeszcze szybko i... Nie wiem, czy na chatę, no, ale jak są na temat GPS-a i musimy się spotkać, no to mam wiesz, to coś ważnego i nie chcę nas tylko opieprzyć o tym. Ja tą stratę towaru, gdyż jest też taka szansa. Piszcie komentarze, dlaczego mogli to Wagosi zrobić, jeśli macie jakieś pomysły i jak możemy się na nich zemścić. Ja będę jechał w stronę Tomasa. W ogóle, muszę dalej coś tam BM-a, bo to miałam w ogóle to zapomnę o tym, że cały czas spłacamy tam BM-ę i tej kasy wypadałam, żeby cały czas ubywać. Więc musimy na tym coś jakoś zarabiać. No, na razie nie zarabiamy, cały czas jakoś tam wyskujemy kasę tak pojedynczo. Nie, zbijemy jakieś 2000 na 2 dni, 3. I co to tracimy, więc też trzeba się skupić na wyraźnym jakiegoś biznesu, rozwinięciem się. Zacząć się zarabiać, ale nie wiem, czy najpierw nie będzie trzeba pozbyć się białych, którzy będą najczęściej wszystko utrudniać. Ja sobie już tak dojeżdżam tutaj, gdzie białe auto. Ale gdzieś pies tutaj jest chyba... Chyba to nie jest pułapka. Tomasz by raczej tak nie robił. Rozumiem, pan wie dlaczego. Wezmę wiecie, czego broń. To co jest, Tomasz? Tak, ja. No. Dostałem lokalizację hangaru białych. Już jesteś blisko. Dlatego chciałem, żebyś tu przyjechał. Czyli co, atakujemy? No hangar. No. Czekaj, przybiera się na biało, bo widzę, że jesteś na białym, mamy białe auto, no to może się jakoś co. Jaki jest plan? Chcemy się tam wtopić w tłum jakoś? A jak się nazywamy tak w razie czego? By nas zapytali. Mamy jakiś identyfikator? Bo powinien mieć bał się. Dobra, ta się przebiera, ty znajcie. Dobra, to już mam jeszcze tutaj jakieś rzeczy. Jeszcze na radio wejdź, co nie? 25. Kiedy wchodzimy na radio. 25. Czek. Nic. Dobra. To jak się nazywamy? Ja jestem Brown, a ty jesteś Williams. Jak jest? Ty jesteś Brown, a ja? Williams, okej. Okay. Kurde, zarysowałem BM-ę. Ej, mamy taką samą kurtkę, widzisz. Ja mogę poprowadzić, jak chcesz. Albo dobra. Czekaj, ja usiądę z przodu, będzie mniej podejrzanie wyglądać, bo tak dziwnie jak siedzę z tyłu. Ale to gdzie to jest? Okej. Dobra. Dobra, to jaki jest plan? Od przodu czy od tyłu chcemy wjechać? Od tyłu. Chyba ten typ, no. A to tutaj gdzieś już byłem, tutaj jest chyba ten boost test, czy jakoś tak? Nie wiem, co oni się nazywali. No. Czy są oni tutaj w tym hangarze siedzą, czy gdzie? Bo tu jest ten boost test po lewo. To jest ten bookstar. Tutaj zaparkuję na auto. A na jest jeszcze na biało, to nie lepiej podjechać już po prostu? W sumie? Teraz jeszcze na biało jeszcze. A dobra. No tam ktoś jest.
to ogarnęliśmy może. Nazwiska. Brown i Williams. Sprawdzaj na notatniku. Czy mam kogoś takiego? Sprawdź! Prawda, to jest chyba jakiś szef, no bo tak trochę zarządza tutaj nimi. Odejdź stąd, odejdź. Mamy kogoś takiego? Wjeżdżaj. Wjeżdżasz, nie rozumiesz co do ciebie mówię? Wjeżdżaj. Tutaj, tutaj. Zjeżdżajmy się. Bierz maski. Wszyscy. Wszyscy na środek. Gdzie jesteś? Na środek wszyscy raz. Jesteś na radiu? Nie jestem, nie jestem, spokojnie. Radio 20. Dobra. Czy wy tego się nie rozumiecie? Na środek raz. Tak, już idę, wiem. Tomasz, gdzie jesteś? Gdzieś tam obok auta? Po drugiej stronie? Schowaj się po drugiej stronie, jakby jestem to takim workiem z piaskiem, to jednej stronie to schowaj się po drugiej. Patrz, są rząd, dawaj teraz. Gdzie jesteś? Chyba dawaj. Ostrzęśmy szefa, musimy z nim poradzić. Teraz 3, 2, 1. Proszę cię. Trzech leży. Poddaj się! Skończyłem się amunicję. Tomasz, zajmij się plecami. Ja mam tylko pistolet. Poddaj się. Jestem za tobą. Ręce. Spokój. Się poddaj. Nie poddam się. Amunicja. Gdzieś tam. Jest. W hangarze. Szef odjeżdża. Szybko wsiadaj do mnie. Zaraz zmieniliśmy auto, bo nie ma. Na pewno jest szef? Pójdę, strzela! Tomasz, strzelaj do niego. Ale się pogoda zrobiła. To chyba nawet na korzyść dla nas trochę, bo... Może i go łatwiej zgubimy, ale wiesz... Tak jakoś... Nie wiem, będzie nas nie widać. Jakby policja się przyłączyła, to będzie nam łatwiej. O kurde! Ale się wdupił pod ciężarówkę, co jest? Czekaj, jakiś... Nie ma się. Strzelaj do niego.
Czekaj. Bo mu nic nie mam. Tutaj w aucie jest coś pewno jest, udać ich auto. To weź to, weź mi też daj, nie wiem, ze 100 pocisków. Pójdę mam po oponie jednej. Muszę go spitować. Może spadnie z mostu. Może to mógł spadnie z mostu. Pójdę strzelać. Pójdę mam jakby, nie wiem, chyba po trzech oponach. Nie wiem, to auto już nie jedzie. Trzeba coś zmienić. Nie wiem, czy film mam szansę to dogonić. Tutaj nie mam trzech opon. Co za debil. Nie, dawaj, jadę za nim. Uważaj! Chyba dawaj. Dawaj. O kurde, tu jest stary wysoko! Chyba dawaj! Przeżyjemy! Stój! Wezmę amunicję stąd. Śmierci. Walcz. Jak jesteś taki mężczyzna, to walcz na noży. Odstawaj, no dawaj. Koniec. Łatwo. Ja nie zamierzam teraz ginąć. Zamierzasz. Boli. Ciebie bardziej. To nie jest. To nie jest tak jak myślisz. Ty uciekasz. Nie uciekam. Wstanę. Nie wydaje mi się. Co wstaje? No dawaj, dawaj. Z kim? Ty masz nóż. Odłóż to. To jest i koniec. Odłóż to. Chyba twój. Nie chcesz tego. Ja nie zamierzam się poddać. Tomat, wstawaj. Bo twój kolega nie żyje. Tomas. Nie, strzelaj, stój! Otóż to mogę coś sobie wyjaśnić. Zastrzelę cię. Nie boję się tego robić. Mój kolega się chyba boi. Mój kolega mnie osłania. Patrz na pięści, dokończmy to na pięści. Przechodzę po sesję. Mogę się na to skończyć. No dawaj. Na pięści. Co, będę przeładować, żeby na pięści walczyć? Nie, jesteś właśnie bez honorowy. Umiem walczyć dużo lepiej niż ty. Zabiję cię. I twojego kolegę też. Mimo, że zasiadaj, to i tak dalej masz siłę walczyć, co? Zaraz tu będzie policja. Jeśli się nie poddasz, zginiemy obydwoje. Obydwoje z kim? Policja jest korumpowana pode mnie. Widzę. Widzisz, wszyscy do ciebie strzelają. Wszyscy jesteśmy na biało. Mi nic nie zrobią. Wiesz co, twój czas chyba nadszedł. Śpi! Nie masz szans. Koniec! Już tyle dostałeś! Za chwilę będziesz martwy. Nie, ty będziesz martwy. Jest skomplikowana pode mnie. Nic mi nie możesz robić. Tak, obaj wasze. Oko! Nie masz szans. Kiedy ty zginiesz się? Odłóż to! Ginie w końcu!
Zdejmij to. Nie muszę. Wystarczy ci dzień, że podam ci nazwisko i imię. Uciekaj! Tomas! Kurde! Muszę uciekać. Tomas! Nie, Tomas! Co jest? Tomas widowy dostał! Nie, do niego biegną! Puścili mi! Nie, nie ma szans, mam tylko pistolet! Ja pierdolę! Czemu mam tylko pistolet? Czemu nie mam amunicji akurat teraz, w najważniejszym momencie? Dobra, oni chyba zajmą się Tomasem tam, znaczy nie odpuszczą. Ja no... Czemu Tomas? Czemu nie mogłem być ja? On został salwy, nie wiem czy on przeżyje w ogóle. Uratowali chociaż. Jak ja tego odbiję, ale tylko że jak nie przeżył, to dostał salwę. Nie mam amunicji, paliwa. Muszę się tutaj jakoś wyrapać. Kurde. Biegłem tutaj, jestem. Gdzie ja jestem w sumie? W grosy, ja pierdzielę. Pomilis. Żeby mnie tylko nie zaatakowali. Jestem udana na biało. Widzowie, ja będę jeszcze zgadzać szybkieś auto, przewiać się i widzimy się następnego dnia i będziemy musieli myśleć co dalej, no bo... Kurde, prawdopodobnie mają Tomasa. Jesteśmy już następnego dnia, bo tej całej sytuacji nie wiem co mam o niej myśleć. Może by tylko odpocząć i jakby na chwilę wyczyścić głowę, chcę zająć się normalniejszymi sprawami. Wiecie, no musieli wrócić do tamtej sytuacji, no bo... No, po was. Nie wiadomo co z nim. Gdzie musieli też się dowiedzieć, ale po z czasem. Nie ma nawet żadnego kontaktu z policji, ani kogo, żeby to zrobić, więc jakby to na pewno nie teraz. Na ten moment właśnie wjechałem tutaj, bo nie powiedziałem wam, ale chcę wynająć magazyn, a potem znaleźć jakieś laboratorium. I generalnie tutaj postawiłbym swojego człowieka, który by pilnował w tym magazynie. Bym tutaj miał swoje towary z laboratorium, bo tu są doki od razu obok, by łatwo transportować wszystko stąd. Witam. Ja tutaj byłem umówiony z tym David Johnson na wynajęcie. Tak, jak miałem wynająć fragment magazynu. Mhm. Czekaj chwilę, kolego przynajmniej. Dobra. Ja pozwolę trochę pozwiedzać tutaj przy okazji. Przepraszam. Sorry, mój kolega tak biega po moim. Dobra, wracając. No. No to. To jest tutaj, tak? Ten fragment. No. Tak. Pan poczeka chwilę. Jezu, to by było. To jest ten fragment, rozumiem, tak? Tak. 100 tygodniowo. No dobra, to jestem w stanie przyjąć taką ofertę. I to jest ekipa sprzątająca. Okej, a nie byłoby problemu, jakby tutaj postawił jakiegoś swojego, że tak powiem, ziomka, żeby coś stał i ochraniał to jedno miejsce tego punktu? No, nie mam problemu. To pan już od ciebie zależy, co tutaj postawisz, co będzie. Dobra, czyli ten fragment tutaj jakby od ten, tutaj nad tym, dotąd jest mój, tak? Tutaj o, ten. Tak. No to dziękuję. Ja już mogę zapłacić sobie z góry za jakieś dwa dni. Dwa tygodnie, pan, przepraszam. Tam pana chyba kolega tam biegnie. Mój? Nie wiem. Ma tu pan 200 dolców, to płacę za te dwa dni. Mój kolega, czy miał kolegów? Jest to taki zamaskowany gościu. Siema. Halo, dzień dobry. Co tam u ciebie, ziomo? Dobrze, tutaj... Tutaj układam moje szafki i tutaj wszystko. Co tu jest? Tu, nie interesuj się. Nie wygląda na nic ogromnego. No nie, może nie wygląda, ale... No, załóżmy, że nie wygląda. Co się zajmujesz? Cichutko. No, kurde, za chwilę pogadamy. Ty, słuchaj mnie w ogóle, stary capie. Jaka ekipa sprzątająca? Tobie się coś nie pomyliło? Ale nie ty! Ten kolega. No ja myślę. Bo inaczej byśmy porozmawiali, jakbyś był u mnie na osiedlu. Ale ja przypominam, że ja cię wynajmuję to. No i co? Widzę, to do konkurencji i taniej jest, taniej. Co jest jakiś gangus? Jeszcze więcej mogę przechowywać, także...
się dobra, nie odmywaj nie pultaj w swoim szafroczku, bo ci go zaraz pobrudzę. Dobra. Idź stąd, no. Nie ma sensu z nim rozmawiać, przecież tylko się będziecie kupić. Sorry. Utknąłem się. Ty ja tenk tutaj ten. Domyślam się, że jesteś jakimś gangusem. Tak? Kim jestem? Jakimś gangusem. Mówisz, że masz osiedle swoje, grozisz typowi, masz coś nielegalnego w pudłach. Czym się zajmujesz? Jaki gangus? No to nie tutaj, bo tutaj są podsłuchy od federalnych. No dawaj ze mną, do auta. Przejedziemy się. Dzisiaj spotkaliśmy jakiegoś ciekawego gościa. Co mówisz? Nie zło brykka, bracie. Dzięki. Ty, słuchaj mnie, tym swoim motorkiem to możesz wjeżdżać. Dobra, zostaw już go, wsiadaj tutaj do mnie. Zapnij pasy. Fajny mob, bracie, cześć furę, elu. Dobra, słuchaj mnie. Już mi trochę ciśnienie podniósł. Widzę. Czym się zajmujesz? To jest tak szczerze. No tu i tam sprzedaję bronię, handel narkotykami. Co jak bym teraz się okazało, że jestem federalnym albo jakimś agentem FIBU? Co? Nie, jestem. Bardzo łatwo słuchaj mi to powiedziałeś. Domek. Bardzo łatwo mi to powiedziałeś. Wiesz co mi chodzi? Mam nóż przy sobie, ja się nie boję ciebie. Ja mam klamę. No ja też mam klamę. Ja nie jestem żadnym z policji, ale po prostu bądź bardziej ostrożny, bo strasznie łatwo było mi to powiedziałeś, ale nie byś mówił. Ale ja się nie boję człowieku, ja się ciebie nie boję. No i co, że jesteś policjantem? Nie wiem, dobra. Nie, ja nie jestem policjantem. Mówię, ale gdybym człowieku. Był. U mnie na motelu Davis jest krótkost taki. Na motelu Davis mieszkałem w okolicy przez jakiś czas. No. Ale dawaj, słuchaj. Rok, ciągnij to. W takim bądź jadzie. Się zajmujesz się takimi rzeczami, to moglibyśmy się dogadać, bo ja też chcę zajmować się takimi rzeczami. Ja szukam laboratorium, albo jakiegoś po prostu, wiesz, laboratorium mety, które mogę produkować. Czego laboratorium? Mam dużo takich. Jeden telefon i mogę ci wszystko załatwić, ale musisz mi powiedzieć czego. No mówię, laboratorium mety. Metamfetaminy. Mhm. No może mam, może nie, no ale zależy kto pyta. Ja pytam, to nie powinno wystarczyć. A kim ty jesteś? Kim ja jestem? Nie wiem, jesteś jakimś gruchotem i tutaj się wychylasz. Mhm. Ile dasz, tyle będziesz miał. No, oferuję ci, że jeśli życzysz mi jakiegoś uwolnienia swojego, 50% idzie do ciebie. Kusząca propozycja. Dobra. Patrz, mam na ci sztuczkę? No kiedy chcesz ten... To laboratorium? Ten magazyn, laboratorium. No jak najszybciej. Mach dzisiaj 21. Wyślę ci lokalizację. Myślę, że dzisiaj teraz, bo dwa wieczorem mam plany. No dobra, to na dzisiaj tu jeżeli... mam jakieś... Nie no, jeśli chcesz... co? Tak mi się ogarnąć, to na jutro, dobra? Na jutro mówisz? Tak. Na jutro powiadasz? Tak, na jutro, tylko chcę coś mocnego. I jeśli będzie to nawet coś mocnego, to nawet 60% będzie dla ciebie. U mnie są najlepsze laboratoria i sprzęt. No nie dobrze, musisz dobra. Się bać. Dałbyś mi swój numer? Zabierz mnie na motor. No to zawieź mnie na motel, to wtedy ci dam. To daj mi po drodze, to jest ten. Albo dobra, dasz mi na motelu. No motelu, bo ja tak ciężko teraz tutaj mam. Czemu masz ciężko? Bo telefon mam na motelu. A, dobra. No to weźmy już, przednia. No to zajeżdżaj tam, ja powiesz ode mnie. No nie, ja poczekam przed, co mnie? Ja poprzed zaczekam. Ale nie wiem, czy ty ktoś jest, nie, śpią sobie ludzie jeszcze, poranna godzina. Nie, no teraz, dobra, teraz czekam czy nie ciebie. No, ja pójdę tylko po telefon. Gdzie ten Palma? To jest spokój, jest na tym gościu, to jest Palma. Wezmę sobie jego numer. No dobra, stary, dawaj. Bratku, co ty chciałeś? Numer twój. Czekaj. Czekaj sekundę. Ale czego numer? Twój. Ej, pokaż się za chwilę. No dobra, no ale ja... No jakby tak ci głupio powiedzieć, trochę nie umiem czytać. Czekaj chwilę, czekaj. Stój w miejscu, Wow. A co ty robisz? Nie, nic. Spokojnie. A co ty mi za zdjęcie robiłeś? Ty. Na żeby na kontakt sobie ustawić, wiesz? Dobra, ty jesteś Palma. Na pewno na kontakt? Tak. No ja myślę. O, ja Palma. Ja myślę. Ja Palma. O, ja Palma. Tak, chwilę. Dobra, dawaj Palma numer. Johnny Palmos. Dawaj numer, Palma. Tu właśnie jestem ja. No dawaj numer. Numer dawaj. Numer poproszę.
to weź przeczytaj, bo tam masz ustawienia, wejdź. Wiem, ale ja tak raz takie po czwórce, o. Pięć. Cztery. No. Dwa. Jakieś takie odwrócone sześć. Tutaj mam. No. To chyba 8 jest, albo 9. Dziewięć. Chyba 9. To znowu po czwórce. No dawaj, mów cały czas. I znak nieskończoności, takie dwa mam na koniec. Nie wiem, co to znaczy, że co, że jestem milionerem? Co wie, ale on jest... Dobrze, przyjadę do niego. O, że coś się nie ten. Myślę mu zdjęcie. Czy co ty robisz? Słuchaj, żadnych zdjęć mi nie rób. Myślałem ci SMS-a. O, widzę, no, chyba mi przyszedł. Czekaj, sprawdzam. No. Wysłałem. No, widzę. Co napisałeś? No, elo. Ty w ogóle robisz coś teraz? No nie, nic nie mam do roboty. To dawaj ze mną, bo mój dziomek potrzebuje pomocy z baldasami, to w sumie możemy mu pomóc. O, baldasy to są takie pały, że to szok. No, to dawaj, pomożemy mu. Gdy ci teraz podoba. Klama jakaś w ruch? Karabin? Nie, myślę, że raczej sklepiemy. Że chyba idzie. No, może być jakiś nóż, ale klama też się może przydać, nie jestem pewny. Ty, bo ta twoja palma to mi szybę i dach otwiera tam na górze. To trudno. Idę. Chyba tutaj, on się na stacji miał czekać z tego, co się z nim dogadywałem. O, palma wyleciał! Co i końcówacy, miłość. No, palma to gdzieś tutaj. Czekaj, gdzieś tutaj mówisz? No, tutaj na tym osiedlu. No, widzę te pały. Odsłonował! Udaje nie za to beta. Na stacji pewnie. No, chcę stylingować jeszcze, wiesz? Ci trajerzy to są takie pały, że to są... Który to? Tutaj, ten mój kolega. Sklepali go ostatnio, wiesz? To ten, co mamy go sklepać? Nie, to mój kolega. Go właśnie sklepali w Balasie, a Balasu to będziemy musieli właśnie za chwilę sklepać. Ty klepisz kolegę jego? Co ty? Nie! Palma, nie, to nie on! Odklejenie. On był klepany. Słuchaj mnie. Palma, to on był klepany. Bo ci teraz przetnę te gardło i zobaczymy, jak będziesz rozmawiał. Palma, nie, to Balasów mamy pobić. On został, to jest mój kolega. On został pobity przez Balasów. Teraz idziemy pobić Balasów. Jezu, no widzę, jaka to jest odkleja. Napisał do nas Max. Prosił nas o pomoc, ponieważ no... Ostatnio tutaj dostał, no, pięknie, żeby tych lasów. Więc idziemy pomóc. Ty, Palma, nie tu, Palma, chodź. Dawaj, nie tu. Chowaj broń, bez broni idziemy, dobra? No, no. Jakaś p***ka. Którzy coś, co ty? Nie, Palma, nie. Chodźcie. To tam gdzieś na końcu ośki. Ja to mam przeszukiwanego. A w ogóle, co są niż owagosek? Wiesz, co owagosek? Bogosy to są pały bite. Ostatnio napadli na transport mojego kolegi i przejęli go całego. Wysadzili go. Musieliśmy się z nimi strzelać, wiesz? No to... Chciałbyś pomóc w zemście na nich? Oczywiście, mi też zabierali towar. Porwali takiego 16-latka, co mi rozprowadzał towar. O kurde, to tak lat słabo. I wiecie, co się okazało z tym 16-latkiem? To... Nie żyje. O kurde. Co za szuszek. To w sumie źle się zachowali. No to, bo to są pały bite. No. Twojego kolegę to tak cicho słychać, że to jest szok. No. Max, weźmiesz głośniej. Nie bój się. Ale nie żyj tak pizdy. Co nie? Przepraszam. Tomas, jesteś na radiu? Kurde, mój ziomek dzisiaj został postrzelony przez policję i go wzięli. To! Tomas. Ja w ogóle słyszałem, że wczoraj jakaś... No chyba ty głowa boli, nie wypłaty dostanę. Ja słyszałem, że wczoraj... Dostał salwę w ciało i go policja zabrała, nie wiem, czy żyje w ogóle. Ja słyszałem, że wczoraj jakaś akcja była na jakimś moście, że jakiś debil w ogóle... Jacyś biali. Tak pod wieczór, jacyś biali, no. Mhm. Ale ja chodzę w ich bandanie chyba. No właśnie, wczoraj to mnie na... Oni walczyliśmy, no dobra, przyznam się, to ja byłem, walczyłem z nimi, no i tam zginął. Znaczy zginął, no nie wiem, czy zginął, ale mi to lewa dostał jamny. Nie, Palma, słuchaj, bądź, Palma, nie. Ja tu, dobra, Palma, stój. Ustalmy jedną rzecz, ja cię wziąłem na tą akcję i ja tutaj dowodzę, dobra? Mhm. Słuchasz się mnie. Aha, ale to ja ją organizuję. Ale...
Ja przeprowadzam. Słuchaj mnie, fioletowy teletubisiu, schowaj tą klamę, bo ja będę cię nimi posługiwać. Schowaj klamę. Schowaj to, schowaj te teletubisku. Twinki, winki, śmieciu. Chowaj to. Panowie, uspokójmy się, nie ma co cię kłócić. Zobacz to. Nie, matka, zaraz stanie, to się matka nie poznasz, mato. Co pan ma na głowie, co pan ma na głowie? Ej, spokój, panowie, ej, palma! Palma, spokój, ej. Panowie. Co? Musimy pogadać, kto tutaj jest decyzyjny? Ja. Co to jest za koszulę, co ty na wakacjach jesteś? Weź tego, tak, Palma, jest, zamknij się, proszę cię, Palma. Jestem na wakacjach. Zamknij się po prostu, dobra? Chowaj to. Weź tego ziomka. Ostatnio tutaj wczoraj mój kolega Max został przez was pobity. Co to ma znaczyć? Czemu go pobiliście? Max, wytłumacz sytuację. Ja go nie po prostu tam się debile go. Co ty gadasz w ogóle? Na kolana go przepraszasz ładnie. W tym momencie, właśnie, raz. No. No, to nic nie wiem. I jeszcze mi towar zabrali. Jesteś pewny? Ojeju. Nie, wkurzy mnie. Debile wszystkich biją, kto... Ej, spokój, bo was wszystkich potnę. A chodźcie tutaj wszyscy, bo już mnie wkurzacie. Chcę pogadać z wami, a wy wymyjecie klamy i się bijecie jak debile. Fajny motor, już jest mój. Palma, zostaw to, Palma. Palma, fajną ma palmę na głowie. Podoba mi się. Słuchajcie, Palma. Fajna palma. Palma! Chodź na chwilę, Palma. Poczekajcie, chodź na chwilę, Palma. Palma, weź karabin i schowaj się, weź tam na dach po tamtej stronie i jak powie, jakby coś się działo, jakby zaraz zaczęli strzelać, to ty strzelaj, dobra? Nie ma problemu, to ja może wyjdę na ten dach tutaj, bo będę niżej i wszystko słyszę. No dobra, to ucieknij tak, żeby nie widzieli, tylko tak, żeby nie widzieli, że tu wchodzisz. Dobra, słuchajcie mnie. Dobra, no to chcę. Wy go pobiliście. No może. Pytam się, tak czy nie? No, pobili go. I co? Masz do nas jakiś problem? Właśnie masz problem? Mam problem. No. No, słuchaj mnie, wasz kolega zapłacił za to. On jest żyje, dostał tylko po twarzy rozcięty. To widzę. Nie pozwolę na to, żeby ktoś bił mojego kolegę. Jeszcze raz pytam się, co tam się wydarzyło? No, wszedł na ośkę. No i zaczął nas wszystkich wyzywać. Słuchaj mnie. Zabraliście mu towar, zaprowadź mnie tam, gdzie jest ten towar. No dobra, jeśli będzie. Ty, tam już poszedł mój ziomek. Co? Ej, odwróć się. No. A. Co jest? Palma, atakuj! Ej, wszyscy zabici. Nie, wyzajmy go, kuźwa. Szybko. Do szpitala.